kapłaństwo, małżeństwo. Kapłaństwo, małżeństwo. Kapłaństwo, małżeństwo. Temat rozeznawania powołania to zbyt poważna sprawa, by oddać ją w ręce ślepego losu. Dlatego chyba nikt z rozeznających swoje życiowe powołanie nie obrywa płatków, nie rzuca monetą, nie ciągnie zapałek, nie tędy droga. A skoro nie tędy, to którędy? Ktoś kiedyś powiedział, że właśnie w tej księdze możemy znaleźć odpowiedzi na wszystkie nurtujące nas pytania. Możemy się z tą tezą zgadzać albo nie zgadzać, ale ja wiem jedno. Na pewno odpowiedzi na wiele pytań w tej właśnie księdze znajdą ci, którzy rozeznają swoje życiowe powołanie. Wielość biblijnych bohaterów, różnorodność dróg, którymi w swoim życiu kroczyli i różne odpowiedzi, które dawali Panu Bogu na głos powołania, sprawiają, że właśnie w tej księdze możemy znaleźć wiele ciekawych inspiracji przy rozeznawaniu naszego życiowego powołania. Dzisiaj wielu młodych ludzi, rozeznając swoje powołanie, bardzo mocno uświadamia sobie i kładzie akcent na swoją słabość, na swoje grzechy, niedociągnięcia i niedomagania. Wielu z nich mówi, że Pan Jezus nie potrzebuje takiego grzesznika jak oni. To tak, jakby człowiek kiedykolwiek był w stanie zasłużyć sobie na tę łaskę, jaką jest dar Bożego wybrania. Kiedy prześledzimy kolejne rozdziały i księgi Pisma Świętego, zobaczymy, jak wielu niegodnych w naszym rozumieniu ludzi Pan Bóg powołał w historii naszej wiary. Począwszy od Mojżesza. Mojżesz miał być tym, który będzie głosem Boga na pustyni i w pałacu Faraona. A Mojżesz przecież się jąkał. Jonasz, ten, który uciekał przed Bożym wybraniem. Albo król Dawid, ten, który miał na sumieniu cudzołóstwo i zabójstwo męża swojej kochanki. Także w Nowym Testamencie nie brakuje takich przykładów. Szymon Piotr, ten, który jest pierwszym papieżem, a przecież w historii zaparł się Jezusa. Albo Szaweł z Tarsu, ten, który dzisiaj jest wielkim apostołem narodów, a kiedyś, jak mówią dzieje apostolskie, dyszał żądzą zabijania uczniów pańskich. Jeżeli rozeznajesz powołanie, jeżeli gdzieś w głębi serca słyszysz głos Boga, który wzywa cię na ścieżki życia kapłańskiego bądź zakonnego, miej świadomość tego, że Pan Bóg nie powołuje ludzi doskonałych. Pan Bóg udoskonala tych, których wybiera i powołuje. Dlaczego? Dlatego, że gdyby wybierał ludzi doskonałych, to ludzie ci bardziej budowaliby na sobie, niż na mocy płynącej z góry. Jeżeli więc słyszysz w sercu głos powołania, i czujesz, że Pan Jezus powołuje cię na drogi życia kapłańskiego albo zakonnego, a jednocześnie masz w pamięci różne swoje grzechy, słabości i niewierności, to zadaj sobie dzisiaj jedno tylko pytanie. Czy chcesz zaufać Jezusowi? Nie pytaj się o to, czy On potrzebuje takiego grzesznika jak ty. Nie pytaj się o to, czy dasz radę. Zapytaj się o zaufanie. Jeżeli chcesz Mu zaufać, to Mu o tym powiedz. I odważnie w Jego ręce oddaj stery swojego życia. A wtedy szybko przekonasz się o tym, że On nie powołuje doskonałych, ale powołanych udoskonala. Do zobaczenia za tydzień z Panem Bogiem.